Witajcie moi drodzy, dostaję od Was pytania, jak się do mnie może zapisać na wizytę. Zapisy na wizytę do mojego gabinetu możliwe są przez stronę internetową, przez zapis elektroniczny, czyli bez udziału rejestracji bezpośrednio i przez zapis telefoniczny z kontaktem do rejestracji. Pokażę Wam teraz, jak się najłatwiej do mnie zapisać. Wchodząc w wyszukiwarce wpisujemy Rafał Chmielewski i po wpisaniu mojego nazwiska pojawia się link do mojej strony internetowej rafałchmielewski.pl, to jest Rafał Chmielewski, twój laryngolog rodzinny. Klikamy sobie na moją stronę i tutaj możemy wybrać bezpośrednio przycisk do zapisu elektronicznego, bądź możemy wybrać zapis przez wizytę przez telefon. Możemy zadzwonić na telefon stacjonarny bądź telefon komórkowy i skontaktować się z rejestracją i rejestracja umówi dla Was wizytę, którą potrzebujecie. Natomiast jeżeli wolicie sami to załatwić bez angażowania rejestracji, myślę, że szybciej będzie wybrać ten niebieski przycisk z białym napisem zapisuję się na wizytę. Klikamy na ten przycisk i tutaj otwiera nam się taki aplet z kontaktem i z możliwością umówienia wizyty. Wybieramy sobie albo e-wizytę, to jest wizyta zdalna, czyli będzie realizowana przez specjalny panel zabezpieczony przez panel elektroniczny, więc tu możecie sobie bezpośrednio przez ten panel możemy się widzieć, możemy sobie załączać dokumenty czy zdjęcia przez ten panel i możemy spotykać się przez komputer z dowolnego miejsca na świecie. Natomiast można również wybrać zabiegi, które wykonuje i konsultacje zwykłe, które wykonuje w gabinecie. Załóżmy, że wybieramy sobie konsultację laryngologiczną. To jest pierwsza rzecz i pojawia się aplet z kalendarzem. Teraz pokazują się w takich rameczkach niebieskich, pokazują się dostępne terminy. Wybieramy sobie termin, który nam pasuje. Załóżmy, że pasuje nam 22 września, środa o 16:20. Klikamy tą godzinę i teraz wypełniamy swoje podstawowe dane. Imię, nazwisko, telefon, e-mail. To są cztery dane podstawowe, które są wymagane do tej rejestracji. Pozostałe dane można uzupełnić na miejscu już w rejestracji przed samą wizytą. Opisujemy ewentualnie problem, który mamy, jeżeli chcemy dołączyć taką notatkę, żebym ja wiedział już dokładnie o co chodzi i klikamy akceptację regulaminu oraz guzik zarejestruj się. I w tym momencie dostajecie prawdopodobnie mailowo i telefonicznie SMS-em potwierdzenie, że jesteście zapisani na wizytę. Ja również dostaję powiadomienie, że pacjent zapisał się na wizytę z datą i z godziną. Także automatycznie po jednym kliknięciu i Wy wiecie, że jesteście zapisani, macie potwierdzenie i ja wiem, że pacjent się do mnie zapisał, na jaką godzinę, na jaki dzień. Także jesteście w tym momencie już wiążąco zapisani do mnie na wizytę. Oczywiście w razie problemów z tą wizytą, czy konieczności odwołania, czy przełożenia terminu, nie ma problemu, trzeba tylko zadzwonić do rejestracji, powiedzieć, że ta wizyta musi być z jakichś względów przełożona, czy odwołana, wtedy oczywiście my tą wizytę skasujemy, natomiast możecie bez problemu się też sami tym zawiadywać, napiszcie po prostu wiadomość, że chcecie tą wizytę zmienić, jeżeli taka będzie konieczność. Natomiast jeśli nie, to automatycznie wizyta jest zatwierdzona, jest wpisana i możecie korzystać z tego, że już jesteście właściwie moimi pacjentami. Także zapraszam serdecznie do zapisu. W ten sposób, gdyby były problemy, proszę oczywiście kontaktować się ze mną na adres info@rafałchmielewski.pl. W takim przypadku kłopotów zawsze można na ten adres napisać. Jak tylko będę w stanie podejść do komputera czy korzystać z telefonu, to wtedy na to odpowiem, zareaguję i pomogę Wam w tym problemie. To tyle dzisiaj, na te zobaczenia serdecznie w gabinecie albo w online.